Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odbieramy paczkę z 15 czerwonymi informami za Elite 2 miesięczną. Ostatnio wbiliśmy, no zabrakło nam chyba 3-4 zwycięstw do tej najwyższej elity, gdzie byłaby paczka z 20 informami, ale 15 informów to też jest naprawdę niezła paczka, więc myślę, że nie ma co czekać i od razu otwieramy tę paczkę i jest walkout i o to chodzi. O Boże, i teraz coś było wielkiego, chociaż tak zaraz malutka, bo obawiam się, że tutaj będzie lipa. Jest Brazylia, jak byłby to Neymar. Nie! Matko boska, co ja mam z tym Jonasem? To jest Jonas, niestety. Ale może będzie coś oprócz niego w tej paczce, sprawdźmy to. I... Consigli, De Preville, Dziuba. O mój ty Boże, paczka, zobaczcie. Oto człowiek walczył cały miesiąc o taką paczkę. Ja tu, no nie wiem, no ten bramkarz tak naprawdę chyba wygląda najciekawiej z tej całej paczki. Masz ten Jonas, no ale Jonas to maksymalnie, jak go przerobimy na SPO. I to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o tę paczkę, więc ja sobie to biorę wszystko do klubu. No ale oczywiście, słuchajcie, też sobie otworzymy na zakończenie. Myślę, że paczkę z League One Premier. Zobaczymy, czy tam coś będzie ciekawego, może jakiś totship na koniec, no ale w tej paczce będzie chyba Aurier, który dosyć często wypada, bo chyba w poprzednim odcinku też trafiłem tego Auriera z Paris Saint-Germain. Tutaj widzę też Patrice Evra, więc całkiem okej. No dobra, słuchajcie, także ja pomalutku będę się kończył, no ale jeszcze jedna paczka dla tych, co zostali do końca tego odcinka i też będzie lipa. Jest to bramkarz z Portugalii, to będzie, słuchajcie, Lopez z Olympique Lyon, także... W tej paczce tak samo nic specjalnego niestety nie mamy, ale w związku z tym, że mam jeszcze miejsce na liście transferowej, to otworzymy kolejną paczkę za 55 tysięcy, a tym samym ostatnią. No i niestety będzie bez toca. No jedyne co ciekawego trafiliśmy, to ten walkout Jonasa, no i ten Consigli na bramce, no ale cały miesiąc grania dla takich kart to masakra. No ale w kolejne tygodnie i kolejna paczka za paczkę miesięczną będzie na pewno lepsza, z tego względu, że to będzie paczka z tocami. Także no tam będzie się na pewno działo. Ja już zacząłem grubo, bo oczywiście w weekend udało mi się wbić elitę jakimś tam cudem, mimo że były te rozłączenia, tam mieliśmy problemy z prądem, z netem i nas rozłączało, wyrzucało na Good Game w Warszawie, ale udało się wbić elitę, także myślę, że idziemy w dobrym kierunku. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. No i na razie. Happy St. Patrick's Day, everybody. Happy March Madness. Hope your bracket's doing well. Happy birthday to my pops. It was yesterday, but still counts. Black Paisley.